Dziwne. Mam wrażenie, że łyżki wystukują jakąś wiadomość. Jakby chciały mi coś powiedzieć. Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu. Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. To brzmi jak klątwa. Ktoś chyba ma obsesję na tym punkcie. Regis wspomniał coś o klątwie ciążącej na tym miejscu. To nie może być przypadek. Warto się tu rozejrzeć. Prawdziwy chlew. Muszę przetrząsnąć to miejsce i znaleźć ślinę Wichta. Ten Wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Zwyczajna łyżka. Stara. Ta łyżeczka jest misternie wykonana. Musi pochodzić z drogiej zastawy. Biedna dziewczyna. Opisała, jak powoli przemienia się w potwora. Zaraza. Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Ten, kto tu mieszka, potraktował to dosłownie. I chyba ciągle szuka właściwej łyżki. Łyżka. Nic w niej niezwykłego. Łyżka klucz. Misternie wykonana. I tasiemka z wiadomością. Prawdziwy kolekcjoner z tego Wichta. Ten Wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Szkielety. Ci ludzie raczej nie przyszli tu z własnej woli. Może to wszystko ma coś wspólnego z tą klątwą? Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu. Zgadzałoby się. Na tej drewnianej łyżce ktoś wydrapał imię jakiejś kobiety. Romantyczne. Odgryzione prawe ramię. Wybite wszystkie zęby. Przed śmiercią ktoś go na siłę karmił. Skręcony kark. Boczne wgniecenie czaszki. Przed śmiercią został trafiony ciężkim przedmiotem w bok głowy. Żadnych śladów po pazurach i kłach. Prawdopodobnie zginął od uduszenia. Rozbite lustro. Jakby ktoś nie mógł znieść własnego odbicia. Może potworem jest autorka tego dziennika? Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu, nie ma łyżki, która cię nakarmi. Już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze.
To rzeczywiście wygląda jak leże Wichta. Dość nietypowe, ale jednak. Gdzieś tu musi być jego kocioł. Zwyczajna łyżka. Stara. Tu są tysiące łyżek. Wicht musiał je gromadzić latami. Łyżka. Nic w niej niezwykłego. Ten Wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Zwyczajna łyżka. Stara. Jest kocioł, którego szukałem. Wicht niespecjalnie dba o porządek. Stół, zastawa. Wicht, który tu mieszka, szykuje chyba jakąś ucztę. Wygląda na to, że ten, kto tu mieszka, rzeczywiście jest obłożony klątwą. I rozpaczliwie próbuje ją zdjąć. Łyżka. Nic w niej niezwykłego. Niestety kocioł jest pusty, a Regis potrzebuje wywaru. Nie dostanie wywaru. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaszyć się w miejscu z widokiem na kocioł i poczekać na ślinianki oraz ich właściciela. Nie zrobię ci krzywdy. Chcę ci pomóc. Widziałem słowa klątwy na ścianach. Chyba wiem, jak ją zdjąć. Próbowałeś ściągać tu ludzi, żeby usiedli z tobą do stołu, prawda? Teraz ja będę twoim towarzyszem. Z własnej woli.
tylko coś dla Redisa. A teraz zajmiemy się tobą. Coś tu nie gra. Może coś pominąłem. Wstanę teraz od stołu. Muszę jeszcze raz przeszukać dom. Siedź spokojnie, zaraz wrócę. Uspokój się. Zaraza. Nie podziałało. Najadłem się paskudztwa na marne. Najmniej mam wyrzut na to, że zatłukę wichta. A wichta mogę składnić za siedzę. Skrywiłem z tą klątwą. Ale przynajmniej Regis dostanie to, czego chciał. Zaraza, nie podziałało. Najadłem się pasku. Łyżka. Nic w niej niezwykłego. Niestety kocioł jest pusty, a Regis potrzebuje wywaru. Nie dostanie wywaru. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaszyć się w miejscu z widokiem na kocioł
i poczekać na ślinianki oraz ich właściciela. Żeby tylko niczego nie pomylić. Klątwa brzmiała: nikt nie zasiądzie z tobą do stołu, nie ma łyżki, która cię nakarmi, już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. Żeby tylko niczego nie pomylić. Klątwa brzmiała: nikt nie zasiądzie z tobą do stołu, nie ma łyżki, która cię nakarmi, już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. Od lat szukasz właściwej łyżki, prawda? Ale klątwy bywają przewrotne. W tej może chodzić o to, żeby nie jeść swoją łyżką. Dlatego się wymieniliśmy. Coś tu nie gra. Może coś pominąłem. Wstanę teraz od stołu. Muszę jeszcze raz przeszukać dom. Siedź spokojnie. Zaraz wrócę. Niestety kocioł jest pusty, a Regis potrzebuje wywaru. Nie dostanie wywaru. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaszyć się w miejscu z widokiem na kocioł i poczekać na ślinianki oraz ich właściciela. Nie możemy użyć łyżek. Nie, to nie zadziała. Szukałeś łyżki, która cię nakarmi. Ale taka łyżka nie istnieje, dlatego musimy zjeść bez łyżek. Otwórz oczy. Musisz spojrzeć na swoje odbicie. Chyba zadziałało, ale inaczej niż się spodziewałem. Sprawdzę, co się stało z wichtem. Śmierdział tak, że nie trudno go będzie znaleźć. I co, paskudo? Spokojnie, nie zrobię ci krzywdy. Jeść! Daj mi jeść! Zabiorę cię w bezpieczne miejsce.
Wtedy wziąłem ją na ręce i przyniosłem tutaj. Wydało mi się to jedynym sensownym miejscem. Dobrze pan zrobił. Tu szybko dojdzie do siebie. Proszę się nie martwić. O wszystko zadbam. Tu będzie bezpieczna. Powinna szybko stanąć na nogi. Obawiam się, że to jednak trochę potrwa. Mogła głodować nawet ponad 100 lat. Potworne. Co się właściwie z nią stało? Jak do tego doszło? Po drodze opowiedziała mi swoją historię. Ma na imię Marlena. Była niegdyś bardzo piękną i bardzo dumną dziedziczką posiadłości Trastamara. Pewnego wieczoru, gdy wyprawiała przyjęcie dla przyjaciół, pod bramy posiadłości przyszedł dziad proszalny. Miał ze sobą miskę i łyżkę. Usiadł pod płotem i czekał. Słyszałem o tym zwyczaju. Dawne prawo gościnności nakazywało nakarmić i napoić takiego gościa, żeby nie odszedł głodny. Uchybienie owej tradycji sprowadzało nieszczęście. Marlena za nic miała stare zwyczaje. Przepędziła tego człowieka. Powiedziała, że resztki z uczty prędzej rzuci psom, niż odda jemu. Wtedy dziad złamał łyżkę i rzucił klątwę. Ponieważ była piękna, powiedział, że nie będzie chciała na siebie spojrzeć w lustrze. Dlatego, że właśnie urządzała przyjęcie, orzekł, że nikt nie będzie chciał zasiąść z nią do wspólnego stołu. A za to, że odmówiła mu resztek z uczty, przeklął ją, żeby nie mogła znaleźć na świecie łyżki, którą zaspokoi głód. Wyjątkowo dotkliwa kara. Rozumiem, że zdjęcie klątwy nie było proste. Klątwy są przewrotne, więc trzeba było wpaść na pomysł, gdzie jest haczyk. Marlena przez lata szukała sposobu, jak ją odczynić. Jako wicht kradła łyżki. Sprowadzała do posiadłości ludzi, żeby zasiedli z nią do stołu. Ale nic to nie dawało. Więc co zadziałało? Ktoś musiał usiąść z nią do wspólnego posiłku z własnej woli. Zrezygnować z użycia łyżki i sprawić, by zechciała spojrzeć na swoje odbicie. I tyle? To wystarczyło? Najprostsze rozwiązania są często najtrudniejsze do odgadnięcia. Poza tym, gdy się jest wichtem, znalezienie ludzkiego kompana do uczty jest nie lada wyzwaniem. To prawda. No ale najważniejsze, że już po wszystkim. Proszę się nie martwić. Będzie tu miała dobrą opiekę. Dziękuję. Muszę wracać do swoich spraw. Do zobaczenia niebawem. Thank you.
Gotujesz bulion z ręki swojego przyjaciela? Widzę, że humor ci się wyostrzył. Nie jesteśmy kanibalami. Pobrałem z ręki tylko fragment tkanki, który wystarczy do sporządzenia mikstury pogłosu. A co z resztą ręki? Spaliłem ją, tak jak nakazuje nasz kodeks. A właśnie, Kruk doniósł mi, że udało ci się zdobyć potrzebny składnik. Przydatne z nich stworzenia. Często korzystasz z ich pomocy? Staram się jej nie nadużywać. Jednak rzeczywiście czasem się przydaje. Teraz chciałem mieć pewność, że w razie, gdyby coś poszło nie tak, będę mógł szybko przybyć z odsieczą. Dzięki za troskę, ale jakoś sobie poradziłem. Długo ci zajmie dokończenie pogłosu? A, no i co z tym ostatnim składnikiem? Widzisz, tu jest pewien problem. Otóż mikstura wymaga dodania krwi istoty z tego samego gatunku, co ta, której wspomnienia będzie przywoływać. To nie powinien być problem. Znam jednego wampira wyższego, który na pewno nam pomoże. Prawda, Regis? Rzecz w tym, że to nie jest takie proste. Podczas twojej nieobecności próbowałem znaleźć zamiennik, ale niestety obawiam się, że takowy nie istnieje. Nie rozumiem. Nie możemy po prostu pobrać trochę krwi od ciebie? Chodzi o krew w stanie pobudzenia. Jak zapewne wiesz, wampiry wyższe zmieniają swoją zewnętrzną powłokę. Wraz z ciałem zmienia nam się również skład chemiczny krwi. Krótko mówiąc, będę musiał się wprowadzić w stan silnego pobudzenia psychoruchowego, czy też krócej szaleństwa. A to będzie bardzo niebezpieczne, zarówno dla mnie, jak i dla ciebie. Niebezpieczne? Dlaczego? Przecież to jednak dalej będziesz ty. Ale będę w stanie wzburzenia, furii. Wiesz lepiej ode mnie, że furii nie da się kontrolować. Jeżeli widziałeś kiedyś rozszalałego wampira, to wiesz, że w niebezpieczeństwie będzie wszystko, co jest w jego zasięgu. Jak sobie z tym poradzimy? Wolałbym, żebyś się na mnie nie rzucał z pazurami. W takim razie jest nas dwóch. Ale nie obawiaj się, wszystko dokładnie obmyśliłem. Niebawem wprowadzę cię w szczegóły. No dobra, to co chcesz zrobić? Odwiedzimy starożytną posiadłość wampirów, te szamutna. Znajdziemy w niej podwieszane klatki. Wejdę do jednej z nich. A ty w tym czasie zwabisz potwory. Kiedy będę w klatce, będziesz je zabijał. To powinno zapewnić nam sporą ilość krwi. No na tyle dużą, by jej zapach doprowadził mnie do szaleństwa. Co to za miejsce? To też amutna. Miejsce kaźni. Dawno temu, kiedy byliśmy tu jeszcze stosunkowo niedługo, żył wampir wyższy imieniem Khagmar, który tak rozsmakował się w ludzkiej krwi, że w ciągu jednej nocy potrafił wypić całą wioskę. To przysporzyło sporo kłopotów całemu naszemu rodowi. Ludzie bowiem, zmęczeni życiem w ciągłym strachu, zaczęli urządzać na nas polowania. Zatrudniali czarodziejów i wiedźminów, żeby nas tropili. Przecież i tak nie daliby rady was zabić. Ale byli męczący, jak wybacz porównanie, komary wiecznie brzęczące koło ucha. Pozostałe wampiry postanowiły, że trzeba coś z tym zrobić. Złapać Khagmara i ukarać. Wówczas w lochach Teshammutna powstało miejsce kaźni. Umieszczono tam klatkę ze specjalnego stopu srebra, dalwinitu i stali meteorytowej. Pochwycono Khagmara i zamknięto go w klatce. Siedział tam ponad 200 lat, nieraz wpadając przy tym w szał. Stąd wiem, że klatka raczej wytrzyma. No dobrze, nie ma co zwlekać. Prowadź do tego Teshammutna. Już, już. Jeszcze tylko jedno. Co to było? Krew. Kruk udzielił mi ostatniej przysługi. Zażyłem też sangurium, preparat, który wyczula zmysł węchu. Dzięki niemu będę czuł zapach krwi stokroć bardziej niż zwykle. Oszalałeś? Przecież jesteś po odwyku. Geralt, twoje oburzenie mi pochlebia, ale proszę, uspokój się. Nie miałem wyboru.
Zresztą klamka zapadła. Chodźmy do Teshammutna, bo już czuję, że jestem na lekkim rauszu. I zaczynasz mi zbyt dobrze pachnieć. No to co? Ruszajmy. To tutaj. Miejsce kaźni ofiar znajduje się pod ziemią. Jesteś pewien, że wiesz, co robisz? Mogę jedynie żywić taką nadzieję. Proszę, chodźmy. Im dłużej zwlekamy, tym mniej nad sobą panuję. Nie chciałbym zrobić ci krzywdy. Prowadź. Robota parszywców. Żerowisko muszą mieć całkiem niedaleko. Zgadza się. Mówiłem ci, że tu jest niebezpiecznie. Za tą ścianą znajduje się... Wampirzy Loch. Ciekawe. Widziałem już naprawdę wiele, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. To zawsze zaszczyt. Móc pokazać coś nowego takiemu wyjadaczowi jak ty. Pozwolisz, że otworzę? Jak to zrobiłeś? O, to stare zabezpieczenie przeciwko ewentualnym nieproszonym gościom. Drzwi otwiera mechanizm zwalniający, który reaguje z krwią wampira wyższego. Specjalne mechanizmy, wampirza twierdza. Tu są, musiało być kiedyś dla was ważnym miejscem. Wciąż jest. Podczas koniunkcji sfer tu otworzyła się brama z naszego świata. Ta kraina była pierwszą, którą ujrzeliśmy. Hodowla trzody ludzkiej? To na poważnie? Autor spędził wiele lat obserwując zachowania ludzi, których hodował, i tak powstało to wątpliwe moralnie dzieło. To złe miejsce. W powietrzu wisi śmierć. Bo wiele osób dokonało tu żywota,